Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Chciałbym przedstawić projekt ustawy, który ma na celu uproszczenie zasad rozliczania VAT przez polskie firmy. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że projekt ten po zgłoszeniu przez Klub Poselski Kukiz15 uzyskał ogromne poparcie polskich przedsiębiorców, podatników VAT i nie tylko, ogromne poparcie także zwykłych obywateli, którzy może jeszcze nie prowadzą działalności gospodarczej, ale chcieliby ją prowadzić i w bardzo skomplikowanym systemie podatkowym, bardzo skomplikowanych deklaracjach VAT, w bardzo uregulowanej gospodarce widzą ogromną barierę wejścia i wierzą, że jeżeli tego typu projekty będą w tej Izbie uchwalane, to łatwiej będzie im zacząć prowadzić działalność gospodarczą. Bo żeby prowadzić działalność gospodarczą, nie trzeba być magistrem prawa, nie trzeba być magistrem finansów. Można być zwykłym człowiekiem, który chce pomóc innym, dostarczając usług i produktów, których chcą ludzie. Chciałbym Szanownej Izbie przedstawić kilka danych będących punktem wyjścia do proponowanych przez nas rozwiązań. Według obliczeń Banku Światowego rozliczenie polskiego VAT zajmuje przedsiębiorcom średnio 98 godzin w roku. To jest etat na około, dla jednego pracownika na około 5 tygodni. Dla niektórych mało, dla innych bardzo dużo. Tymczasem w Irlandii lub Wielkiej Brytanii, na których my chcemy się wzorować, których system VAT podlega tej samej unijnej dyrektywie, rozliczenie VAT zajmuje około 30 lub 25 godzin. To pokazuje, że da się nawet będąc członkiem Unii Europejskiej. Obecnie obowiązujący w Polsce formularz deklaracji VAT ma dwie strony i zawiera 60 rubryk do wypełnienia. My proponujemy zastąpienie tej deklaracji deklaracją jednostronicową zawierającą jedynie 6 pól, czyli dokładnie tyle, ile wymaga od nas prawo unijne. Proponowana nowelizacja jest wzorowana na państwach członkowskich Unii Europejskiej, które mają najprostsze i najbardziej przejrzyste deklaracje, a więc Irlandii, gdzie deklaracja ma tylko 8 pól i Wielkiej Brytanii, gdzie deklaracja ma tylko 9 pól. Skąd biorą się te problemy polskich podatników? Otóż na podatnika, zwłaszcza podatnika VAT, nałożony jest obowiązek przekazywania w formie sprawozdań wielu informacji urzędom skarbowym. Powoduje to obciążenie podatnika nieproporcjonalnymi obowiązkami sprawozdawczymi, co znacząco utrudnia i komplikuje zasady rozliczania podatku od towarów i usług w Polsce i generuje po stronie polskich przedsiębiorców dodatkowe koszty. Polski podatnik musi przekazywać do Urzędu Skarbowego informacje, które nie mają znaczenia z punktu widzenia poprawności rozliczenia VAT, informacje, które urząd podatkowy uzyskał poprzez inne deklaracje, na przykład deklaracje VAT-27. Informacje, które nie są wymagane w informacji podsumowującej VAT-UE. Informacje, które nie są wymagane na gruncie przepisów prawa unijnego. Czy też informacje, które już są przez niektórych przedsiębiorców przekazywane, a przez pozostałych będą przekazywane od 2018 roku w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Kolejnym uproszczeniem, które proponujemy w niniejszym projekcie, jest skonsolidowanie 8 różnych deklaracji, obecnie 7, bo jedna już od 1 stycznia nie obowiązuje, w tym 3 różnych deklaracji VAT w formie jednego formularza. Projekt ustawy uchyla wzory deklaracji obowiązujące dla specjalnych podatków prowadzonych przez rządy Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, a więc podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od sprzedaży detalicznej oraz podatku od niektórych instytucji finansowych. Zgodnie z niniejszym projektem kwoty podatku z tytułu wspomnianych wyżej nowych danin będą wykazywane przez firmy w deklaracji VAT. Czyli jednym słowem, nasz projekt ustawy wprowadza jeden nieskomplikowany formularz w miejsce już 7 funkcjonujących obecnie formularzy deklaracji VAT. VAT-7, VAT-7K, 7D wycofany, VAT-26, PKOP,
łamane na MS, PCOP łamane na RG, FIN1 i PSD1. Co więcej, niniejszy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług proponuje jeszcze jedno uproszczenie przepisów w zakresie odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami służbowymi. Oczywiście zdajemy sobie sprawę i projekt ustawy nie zakłada, czy nie przedstawia formularzu gotowej deklaracji VAT. Jest ona zamieszczona w części dotyczącej uzasadnienia. Wiemy, że przygotowanie takiej nowej deklaracji będzie leżało w gestii Ministerstwa Finansów, ale z naszej strony deklarujemy tutaj pełną współpracę przy przygotowaniu, dopracowaniu, skonsultowaniu nowej deklaracji z Ministerstwem Finansów po to, by Polakom żyło się lepiej, by działalność gospodarczą prowadziło się po prostu prościej i taniej. Proponowana przez nas nowelizacja przyniesie pozytywne skutki społeczne, gospodarcze i finansowe. W szczególności wśród podatników VAT, którzy zostaną odciążeni od czasochłonnych i kosztownych obowiązków wypełniania długich i skomplikowanych formularzy deklaracji. Zaoszczędzony w ten sposób czas i środki przeznaczyć będą mogli przedsiębiorcy na rozwijanie swojej działalności gospodarczej. Komu ten projekt pomoże? Wszystkim. Oczywiście obecni przedsiębiorcy są trochę przyzwyczajeni do tych skomplikowanych przepisów, ale troszeczkę im ulży to, troszeczkę mniej może będą mogli płacić dla swojej księgowej, troszeczkę mniejsze koszty będą ponosić. Z drugiej strony, tak jak mówiłem na wstępie, jest to ogromna szansa dla wszystkich młodych osób, młodych i nie tylko, którzy chcą w Polsce założyć działalność gospodarczą, ale skomplikowane przepisy stanowią dla nich ogromną barierę wejścia. My tę barierę chcemy zlikwidować. Chciałbym jeszcze na koniec odnieść się do niektórych argumentów, które mogą paść na tej sali przeciw. Myślę, że jak się odniosę do nich teraz, to troszeczkę ułatwię Państwu zadanie, będzie mniej wchodzenia, schodzenia i część argumentów, które mogą Państwo podnieść, może już na wstępie wyjaśnię. Jednym z takich argumentów jest argument, że projekt może zagrozić uszczelnianiu systemu podatkowego VAT. No ja się z takim argumentem nie zgadzam. Otóż im bardziej uproszczona jest procedura składania deklaracji, tym łatwiej odnaleźć błąd lub celowe wprowadzenie w błąd urzędników. Co więcej, Ministerstwo Finansów prowadzi działania mające na celu uszczelnianie podatku VAT, o wiele bardziej zaawansowane niż kwestia deklaracji VAT. Mamy, tak jak mówiłem wcześniej, jednolity plik kontrolny, poprzez który wszystkie informacje mogą być przekazywane do Urzędu Skarbowego. Dużo się mówi o różnych metodach walki z karuzelami VAT-owskimi, o split payment. Uproszczenie deklaracji VAT z pewnością nie ma wpływu na karuzele VAT-owskie, z pewnością nie utrudni pracy ministerstwu w walce z oszustami, a ułatwi życie polskim przedsiębiorcom. Kolejnym z argumentów jest to, że projekt nie daje możliwości skutecznej kontroli. No im prostsza deklaracja, tym skuteczniejsza kontrola. Urzędnicy, którzy będą mieli jakieś wątpliwości, i zawsze będą mogli wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień przed organem podatkowym. Kolejny argument jest taki, że Ministerstwo Finansów tak w przyszłości planuje dokonać przeglądu deklaracji. No i właśnie dlatego z tą propozycją wychodzimy. Po co zwlekać? Proponuję, by na bazie naszego projektu Kukiz15, rozpocząć te szeroko zakrojone prace mające na celu uproszczenie także pozostałych deklaracji. Proponuję, by nie odrzucać projektu w pierwszym czytaniu, by skierować go do komisji, by w komisji razem z ministerstwem popracować nad tym projektem i że on był takim pierwszym etapem upraszczania systemu podatkowego w Polsce. Jednym dosyć troszeczkę absurdalnym argumentem, jaki się pojawia, jest to, że inne kraje mają jeszcze więcej pól do wypełnienia. Na przykład Włochy mają 586 pól, a Węgry mają 99 pól. No, szanowni Państwo, ścigajmy najlepszych, a nie dołujmy z innymi słabe uszami. Irlandia też ma tylko 8 pól i Unia Europejska nie ma tutaj wobec tego kraju żadnych wątpliwości co do sposobu rozliczania.
dążmy do najlepszych rozwiązań. Co więcej, ja bym chciał, żeby Polska w kwestii prostego prawa była pionierem, wyprzedzała nawet takie kraje jak Irlandia czy Wielka Brytania. Pojawiła się też wątpliwość co do dodawania innych podatków w deklaracji VAT. Naszym zdaniem jest to ułatwienie, mniej papierów, mniej ściętych drzew. Rozliczanie kilku podatków na jednej deklaracji jest prostsze. Ale oczywiście, jeżeli w ramach konsultacji z przedsiębiorstwami będzie takie dążenie do tego, by jednak to rozdzielić, okej, najważniejsze jest, by uprościć deklarację VAT. No i ostatni argument, koszty zmian systemów informatycznych. No te koszty i tak nastąpią, jeżeli spełnią się te zapowiedzi o przeglądzie deklaracji. Koszty informatyczne i tak są zawsze ponoszone. Nie powinien to być nigdy argument za zmianami prawa najlepsze. Chciałbym dodać, że ten projekt został także oceniony przez wiele instytucji. Instytucje takie jak Narodowy Bank Polski, KRS nie wniosły żadnych uwag co do tego projektu, a Business Center Club bardzo pozytywnie ten projekt zaopiniował, co nas tak bardzo cieszy, że możemy wychodzić naprzeciwko oczekiwaniom środowiska związanego z polskimi przedsiębiorcami. Także Wysoka Izbo, Panie Ministrze, deklarujemy tutaj współpracę z Ministerstwem Finansów w celu upraszczania podatków, a do Wysokiej Izby apeluję, by poprzeć ten projekt, by dać mu trochę tlenu i możliwości pracy w Komisji Finansów. Ułatwmy przedsiębiorcom życie. Dziękuję bardzo.